Wow! Wow! Ty, można jechać na mapie, będąc całkowicie niewidocznym. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, tryb Fortnite. Dzisiaj zaczniemy sobie od gorących pozdrowień dla wszystkich Mateuszy. Mateusze chyba się odmienia. Mateusze, wszystkiego dobrego dla was. Jezu, jak ja uwielbiam tego monstera. Ja, dlaczego oni po prostu nie dodadzą tego pojazdu normalnie do gry, żeby można było go sobie kupić? Możecie mi to wytłumaczyć? Jezu. Gdzie my się dzisiaj pojawimy? Może tutaj. Pamiętajcie, że po każdym wyszukiwaniu, znaczy inaczej, jak skończę mecz, nie mówię, że przegram, ale za każdym razem jak skończę mecz, to... przeczytam wasze komentarze w trakcie wyszukiwania następnego meczu, okej? Okay? Porsche! No kurde, co jest? Ja miałem wziąć to... Co za gość? Ej, ześlizgnął mi się Porszak i po... I pojechałem prosto, poleciałem właściwie, cholera. O nie, 2,6 kilometra, na samym starcie? Czekaj, ja już sobie otworzę poprzedni film. Nie no, dobra, ścigajmy się, o kurde. Przypadkowo ominąłem jakąś przeszkodę. Jadę do końca jak zawsze, no. Ej, skąd ten gościu się tam wziął? Jego nie było! Jego tam nie było, on się nagle pojawił nie wiadomo skąd. Nikogo nie było na radarze i typo nagle się pojawił i mnie zabrał. I mnie wziął. Ale lipa. Rozwala mnie to, że właściwie od razu przeczytam wasze komentarze na samym starcie. Tomasz Robak pisze, pozdrów Jakubów. Dobrze, pozdrawiam Tomasz Jakubów. Dlaczego nie jesteś Jakub po prostu na tym YouTubie? Stabilne 60 klatek z dropem do wywalenia gry... Do wywalenia gry? O co chodzi? Musisz zrobić 100 wyścigów w jeden dzień? O co chodzi? Jakie 100 wyścigów w jeden dzień? To taki challenge może na jednym streamie, ty. Wezmę jakiś najkrótszy wyścig. Nie powiedział jakich wyścigów, nie? Bo mi tutaj jakieś challenge już wymyśla. Proszę, proszę. Wyzwanie. Wygrać eliminatora tylko z pierwszej kamery. Porsche to gorsze. Nickname. Spoko odcinek, Lucek. Życzę zrzucenia z ciebie klątwy mini JCW Buggy. To... klątwa ta to chyba... wszyscy ją mają, tak mi się wydaje. Ty, przed chwilą tyle typa przejechało koło tego dropu, a tu Audi RS6. Co, oni ślepi są? Dawaj, jedziemy po kogoś. O, tutaj się ktoś ściga. Tam chyba dalej ktoś będzie, na pewno. Jedziemy dookoła strefy, póki co. Jest, widzę dwóch typków. Boż, kurde, w złym miejscu są. Cześć. O, nie z tej strony. O, teraz. Dawaj, to jest Porsche, ja mam szansę z nim wygrać. Ale ucieka, skubaniec, no. No chodźżesz. Czekaj, będziemy teraz jechać tam, okej. Okay. Co on robi? Ucieka tą Porsche'ą. Niedobrze mi ucieka. Dawaj, kurde. No patrz jak zwiewa! Masz taką dobrą furę, lepszą od mojej, nie mogę cię dogonić. Audi tam. Ach, kurde, wyzwali się tam! Ja pier... no co za ludzie! O. Dzień dobry, zabieramy. Dzisiaj tak sobie na spokojnie jeżdżę, nie jeżdżę dookoła mapy jak wariat, tylko tak trzymam się bardziej jednego miejsca, tak rozglądam się taktycznie, patrzę co tu jest, czego tu nie ma, no i kombinuję. Mało, mniej się ścigam, wiesz? Tak patrzę, rozglądam się, analizuję. Ciekawe do czego mnie to doprowadzi, no na pewno do końca meczu szybkiego.
Zobaczymy. Idziemy sobie tutaj zobaczyć. Powinny być zaraz nowe dropy. To już jest końcówka. Nie wiem, czy zgarnę coś lepszego. Tam widziałem, że kilka osób zgarnęło sobie wysokie poziomy. Ale tak dzisiaj spokojniej próbuję to rozegrać. Zawsze tak szukam, poluję, nie? A tym razem próbuję trochę innej taktyki. Jak myślicie? Dobra, zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. O! No widzisz? Wow! Okej. Okay. Właśnie ile pojedynków musiałbym zrobić, żeby, wiesz, ulepszyć sobie do auta z 8 poziomu, nie? Dobra, chodźmy do Centrum Horizon. Ten samochód powinien mi już wystarczyć do ostatecznego pojedynku. Kurde, jaki fart. A co powiecie na szybki pojedyneczek? Taki pojedyneczek raz, dwa, trzy. Tutaj mamy drag race'ową drogę. Po prostu prostą. Mamy super szybkie auto. Poczekajmy tutaj. O, gdzieś się tu ukryjmy, bo widzę, że od tyłu też ktoś tam podjeżdża. I zaraz jak ktoś będzie jechał w moją stronę, rozpędzimy się na niego. Szybko pojedyneczek. O kurde, ktoś już funko wziął. Dobra, widzę, jedziemy. Jest! Strąbiło go, super! Jest! Bardzo ładnie, o to chodziło. Dobra, jak tutaj mamy? O, prosto cały czas. Bardzo spoczko. No i teraz dojeżdżamy sobie tu. Tu już widzę, że ktoś się czai. W ten sam sposób jak ja. To jest dobry sposób. I polecam wam tutaj jechać sobie drogą. O, tu już kolejny się czai w ten sam sposób, zobacz. Jakie cwonioki, ty. Ha, każdy co tu jest stosuje tą taktykę, widzę. Zobacz, zobacz. Dobra, co bierzemy? Kurde, pad mi się wyłączył. Szybko włączaj się, pad, okej. Co to jest? Ja tego jeszcze nigdy nie miałem. Ten samochód był wcześniej? Napęd na 4 koła, okej, nie jest źle, ale on chyba V-Maxa ma małego, nie? A jesteśmy w tej części mapy, wydaje mi się, że będzie trzeba dużo autostradą jechać, tak? Niezbyt dobrze, Murcielago chyba lepiej wypadało. Ale zobaczymy. Na pewno będzie trzeba gdzieś tam zjechać na offroady. Okej, tutaj widzę, że ktoś sobie jest. Skończył pojedynek, może spróbujmy go chapnąć. Jest, jest, jest. Aha. Ja, wyzwali się, kurczę. Tam jeden był na skraju, ale to jest cwaniaczek. Z nim nie będzie łatwo. Dwóch tam było na skraju mapy. Nie będzie łatwo wygrać, a tu chodzi o to, żeby zgarnąć kogoś takiego, wiesz, szybciutkiego. No to nie, no to już ostatni pojedynek. Kurde. Dobrze, to wydostańmy się stąd. Tu jest dużo skał, kamieni i wszystkiego. Trzeba się przygotować już do ostatecznego pojedynku. No i nie może być wtopy. Absolutnie nie. Dobra, pokaż mapkę. Chyba autostrada będzie, co? Chyba tak. A czekaj, a tutaj? Nie bardzo, dobra, pojadę sobie prosto. I zobaczymy, jakim jest V-Max w ogóle tego pojazdu, bo ja go pierwszy raz chyba mam, naprawdę. Nie pamiętam, żebym go wcześniej miał. 25. Ja już kiedyś tak miałem, że za szybko wyjechałem poza strefę tutaj na końcowym pojedynku. O kurde, ktoś miał Urcielago właśnie. No nie wiem, 16. Jedziemy na 10, nie? Czekaj, mogę go wyzwać? Nie mogę. Dobra. Pa, 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 jak się spycha. Dobra, przyspieszenie mam lepsze od Murcielago, to dobrze. Jeszcze nie mogę mapki otworzyć. O kurcze. Ciekawe, jeszcze. O kurde. No nie wiem, co się wydarzy, trzymajcie kciuki. Ty kurde, dobra, jadę prosto, już nie będę tu kombinować. Wow! Wow! Jaki skok!
Aha, to chyba musimy sobie zmienić, że tak powiem, pas. W tym miejscu będzie raczej najlepiej, żebym tylko nie przywalił w skały. Pokaż mapę. O kurde. Teraz zjazd w lewo. Chyba już. Jak to zapiernicza? No, szybka ta fura dość. Ty, chyba wygram. What? Na samym początku? Wow! Ty, ej, pierwszy raz miałem tego Garbiego. Wygląda na to, że to jest, kurde, dobra fura. Czekajcie, muszę sobie pada wymienić, bo mi się rozładował. Mi się cały czas wyłącza. O, weźmy sobie tego. Mam takiego fajnego padzika z podświetleniem, którego sobie zrobiłem, ale to podświetlenie niestety zużywa więcej baterii. No i robią się problemy, nie? Widzę, że jak się zaczął rok szkolny, to jest o 10 graczy mniej. Bo było tak 44, 50, a teraz jest 34 na początku. Zaraz zobaczymy, może inny mecz trafimy, będzie więcej graczy. Oho, zobacz go. Let's go! O nie, nie, kurde to! Ej, czekaj, nie wyzwało mnie. Nacisnąłem mnie ten przycisk i mi menu otworzyło. Ach, teraz będę musiał go gonić pół mapy. Chodź tutaj, kurde. Ja, ale gówno. No, źle mi się nacisnął, bo wiecie, tutaj cały czas ta kierownica się rusza i mi kciuk zjechał nie na ten przycisk, co trzeba. Szlak mnie trafi. Gdzie on jedzie w ogóle? A to może być fajny pojedynek. Będziemy się po mieście ganiać. Okej, okay. No ciekawe, ciekawe. Zobacz go. Dawaj, sięgaj go tym klaksonem, cholera. Dobra, zawraca, co on robi? A, on coś tu cwaniakuje. Czekaj. Jedzie do tuneli! Okej! Co on robi? Ja się tak łatwo nie dam. Dawaj, mam go! Co on robi, ty? No nie mogę go strąbić! Mam! Dobra, wiecie co, ja teraz nie wiem jak wyjechać, kurde. Na pewno tutaj. Tak, GPS mi wyznaczył trasę. Gościu się tam zamotał. Pojechał w ogóle w inną stronę. Dobrze. Dawaj Maserati. No ej, gościu, co on tam robi? Tak, w mieście to jest protip dla was. W mieście nie ma innej rady, tylko według GPS-a trzeba jechać. No i pyk. Powiem ci, że to Maserati takie wolne, nie? Tam tej Porszawy nie mogłem... Znaczy, wolne. Przyspieszenie słabe. Jak to na SUV-a chyba przystało trochę, co? Niezbyt. O kurde, ale ktoś tutaj głupio zajechał. Znaczy głupio dla mnie. Fuck. Będzie wyzywał. No niezbyt dobrze, on jest już rozpędzony. Trochę mnie tutaj zaskoczył typek. Myślałem, że z drugiej strony będą zajeżdżać. A tu się nagle pojawił taki gościu. Dobra, musimy jechać na przełaj. Bo nie ma innej rady. Dobra, jak tu było? O, wychylam się tam wysoko, żeby zobaczyć. Omijamy. Tutaj sobie ominiemy, cyk. Oj, będzie ostry pojedynek, coś czuję. Zobacz.
Jest! Bardzo ładnie. Czy ktoś jest na górze? To jest na górze, okej. Trzeba tu podjechać. Pyk, pyk, pyk. I powoli. O nie! Skręcaj, kuźwa! O nie! Nie! O kurde! Czy będzie eliminator w Forza Horizon 4? Chodzi o Horizon 4, bo ktoś się napisał Forza 4, a tu chodzi o Horizon 4. Dawno nie grałem tam, ostatni raz jak robiłem tam... jak grałem tam w eliminatora, to było mało osób, tam było chyba z 10 czy z 5. Teraz mógłbym tam zrobić, żeby wygrać Mini Cooperem, bo może by się zdarzył taki mecz, że byłyby dwie osoby, wiesz, jedna by wyszła, bo zginęłaby od strefy i wtedy bym wyszedł, wtedy bym wygrał. 100-metrowe wyścigi są na górze, albo nawet krótsze od początku, nie potrafią tego naprawić. Jak ktoś nie zna, to można wtopić nawet i 10 poziomem? A, wiem o co ci chodzi. Chodzi ci o wulkan, tam jak jest strefa tam, nie? Tak, i to jest najlepsze, że czasami strefa jest nawet duża, a i tak wyznacza te 100-metrowe odcinki wyścigowe, nie? O, Draco, let's go! What? Ej, what? No bardzo szybko można tam stracić samochód i w ogóle wszystko, nie? Cały postęp z eliminatora. No wkurzające to jest, ale tak to działa. Zwłaszcza, wiesz, na końcu, nie? Witam, mam pytanie. Jak u ciebie zagrać na zlotach? U mnie na zlotach można grać bardzo prosto. Wystarczy wbić na live'a, kiedy mam zlot i wtedy ja zapraszam osoby z czata. Trochę to trwa, ale to jest jedyna opcja, żeby się teraz zapraszać w Forza Horizon 5. Wcześniej mieliśmy klub, zapraszaliśmy wszystkich z klubu, teraz się nie da tego zrobić. O kurde, już na samym starcie, zobacz! Dawaj go, dawaj! Dawaj! Jest! Ale pięknie! Dzień dobry! Ach. To lubię, chamskie zagrywki. To jest jedyne miejsce w Fordzie, gdzie można zrobić jakieś takie chamskie zagrywki tego typu. Tak jest, dzień dobry, jedziemy. Gościu już myślałem, wiesz, audycja będzie, że już będzie fantastycznie. A to no nie, udało się, niestety. Jedziemy na wycieczkę. Krajoznawczą przez całą strefę. O, przerąbane, ale jestem w złej pozycji, jestem na krawędzi strefy. Skusił się na mnie jakiś typo, o nie, teraz muszę uciekać. Ale nie, czekaj, gdzie on jedzie? Tak patrzę na mapkę. Bo patrz, jestem w tym miejscu strefy, gość jechał od krawędzi. Mógł mnie spokojnie wyzwać i pokonać, nie? Chyba, że ma gówniane auto. No to ciężko, jadę tak, o kurczę, goni mnie ktoś, ty. O nie! O nie, nie, dobrze, czekaj, czekaj, proszę strefę. Okej, okay, okej. Okay. Nie zdążę zabrać dropa, ty. Oby był, nie no, cokolwiek, muszę wziąć. Mam tylko tego escorta. Czekaj, którym się brało? Tym. Może być, może być. A takie samo gówno, nie biorę tego. O nie. Czekaj. Dobra, atakujemy. On ma chyba niezbyt dobre auto. Jedziemy, let's go! Jak go pokonam eskortem, o, będzie wstyd dla niego. No nie no, tam trochę coś tam cisnął. Okej, okay, chodźmy może z tej strony. Ty, ja już nie mam więcej biegów. O nie, dobrze. Ale jadę tutaj, bo tam po lewej stronie jest dużo niewiadomych. Wiesz, drzewa, wysko... No żeż kurde! Ej, no, jak miałem przewidzieć, że tu będzie pieprzony ciągnik akurat na żniwach? Nic, jadę do końca. Ja! Wiecie, ten escort ma całkiem niezłe przyspieszenie, ale VMAX? 4 biegi, co tu się może stać, no? O, już mnie wyprzedził tym gównem. Ech, kuźwa. O, widzę, że przeczytam dużo komentarzy, bo w Fordze mi wywaliło. Czaisz? Jaki jest mój ulubiony samochód? To chyba bym musiał każdy ze względu na klasę wymienić. Na pewno RS6 w klasie drugiej.
Na pewno te samochody hardkorowe z klasy 9, przed chwilą jeździliśmy tym Volkswagenem, dobrze się nim jechało. Murcielago lubię. Głównie takie prostsze samochody do opanowania. Nie napęd na tył, tylko coś takiego, co na kierownicy jestem w stanie dobrze ogarnąć, nie? Mówisz, że X5 za mocne na Garbusa, a ja objechałem gościa w X5 właśnie Garbusem. A, proszę, proszę. Nie no, X5 jest dobra. Czy pamiętam jeszcze Forza Horizon 1? Pamiętam, że tam były te same takie zamknięte drogi, nie było takiego otwartego świata jak w 4 czy w 5. Coś tam pamiętam. Ale mało grałem w 1, bo moja pierwsza Forza to tak naprawdę 2, którą grałem na Xbox One. Wiedziałeś, że na początku eliminatora w Forza Horizon 4 były takie auta jak Bentley Bentayga na 6. poziomie, Continental GT na 7, Killman Imp na 2, Funko na poziomie 10, ale zostały te auta usunięte z tego trybu. No właśnie, na tych samych zasadach ja bym chciał, żeby oni wprowadzili auta dodatkowe, albo jakieś inne, albo totalnie zmienili wszystkie samochody. Ten tryb byłby dużo ciekawszy dzięki temu, nie? O, dzień dobry, dawaj, 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 dawaj. Jest! Kurde, znowu taki sam pojedynek. I znowu gościu jechał na mnie. O, gościu wyszedł. Nie dotrwał do końca niestety. A ja miałem tutaj taką trochę sytuację podbramkową, bo się w drzewa wpierniczyłem. O kurde, ktoś jedzie tutaj na mnie na górę? Zapraszam. Ciekawe, kto to? Piąty poziom, okej. Okay. To będzie ciekawy pojedynek. RS6 kontra piąty poziom. O kurde, ale ładnie wyczuł. Ale ładnie wyczuł. Dobra. Ja powinienem mieć większego V-Maxa niż Broncio. Ale Broncio to Broncio. Uuu, nic nie widzę. O kurde, kamienie. Myślałem, że przywalę. Dawaj, dawaj, dawaj. Goni, goni Bronko, nie poddaje się, ładnie! My tu pojedziemy sobie, czekaj, czekaj, tym mostkiem spróbujmy. O kurde, nie trafiłem! Ach, cholera, niedobrze. Niedobrze, o, może być ciężko. Mogłem olać ten mostek i pojechać sobie tak, jak Bronko teraz pojechało. Ajajajajajajajaj. Dobra, jeszcze jestem w grze, jeszcze nie jest najgorzej. Gdzie jedziemy? Okej. No to podgonił. Okej. Teraz sobie tu ładnie ominiemy jakoś. Cyk, cyk. I zwalniamy, żeby nie było tak jak wcześniej. Patrz, patrz, Bronko jedzie na pałę. O kurczę, tutaj niewiele brakowało. Bardzo ładnie. A dobra, weźmy sobie to Bronko, chyba całkiem szybkie jest, no nie? Gościu tam podgonił, kurde. Widzę, że na lotnisku tym opuszczonym dużo jest osób. To znaczy dużo, 4 sztuki. Pewnie 2 w wyścigu czy coś. Nie wiem, czy bym nie chciał się tam zjawić. Zobaczyć, co tam jest i co robi. Jedzie tutaj jeden w pojedynku, gościu, ale chyba przegrywa. Oho, tu ktoś na blisko jest chyba. Tak, tak, jest ktoś na lotnisku. Zapolujmy może. Tylko trzeba tak zrobić, żeby wiesz. Czekaj, czekaj, bo tu można zeskoczyć sobie ewentualnie na tą drogę, nie? Dobra, widzę. O kurde, to jest pros, zobaczcie co on robi. To jest chyba pros. Czeka tutaj na pasie lotniska. Dziś widzisz gościa, zobacz. To jest cwaniaczek. To jest cwaniaczek. Aha. Co zrobimy? Czekaj, ja tu poczekam sobie. Ciekawe, z jaką prędkością możesz się poruszać, zanim pojawisz się na mapie. Spróbujmy tego. O, 4 km na godzinę, okej. Ciekawe, czy uda mi się do niego zbliżyć na tyle, żeby go zaskoczyć kompletnie. Patrz, patrz, patrz. 10 za dużo chyba, nie? 8 km na godzinę. Jeszcze mnie nie widać na mapie. Ty, można jechać na mapie, będąc całkowicie niewidocznym. O kurde. Nie wiedziałem o tym. To jest rzecz, którą dopiero teraz odkryłem. I mogę się teraz do typa zbliżyć. Ja wiem, że on tam jest, on jest niewidoczny na mapie. Siedzi w tym hangarze.
jak kleszcz, to jest technika na kleszcza, czeka aż ktoś będzie jechał w jego stronę i wtedy on na pełnym stamtąd wyjedzie, wiesz o co chodzi? Jadę 11 na godzinę, jeszcze jestem niewidoczny na mapie. On stoi w miejscu. Ty, jak to się uda, to będzie sztos. Podjeżdżam tu od tego i wiesz, rozpędzić się. 14 na godzinę jadę, kurde, szybko. Dobra, zobaczymy, czy się pojawi tutaj. Na razie nie widzi mnie na mapie, okej. Okej. Jeszcze podjeżdżamy. O, 16 trochę chyba za szybko. Nie mogę się ani na... Dobra, ruszył się. Kurwa, oby nie jechał w moją stronę. Kurde, jedzie w moją stronę. Co on robi? Zastanawia się chyba. Ruszył się. Tak, jedzie w moją stronę! Ajajajajajaj! Nie udało się podjechać do niego. Dawaj! A to jest... Ej, co? To jest pierwszy poziom? Co on tam robił? On się chciał ścigać? Ej, co jest z tymi ludźmi? What the hell? Ja myślałem, że to jest jakiś pros, podjeżdżam do niego, skradam się, ej! A to pierwszy poziom! Chodź, jedziemy, no! Tyle się podkradałem do niego! Dobra, kurde, bo trzeba uważać, żeby się nie rozwalić. Ja pierniczę, to jest chyba najlepsza rzecz. Ja muszę to jeszcze gdzieś wykorzystać. Zwłaszcza na końcu, nie? Jak się ludzie właśnie tak czają gdzieś w krawędzi mapy i czekają, aż ktoś się, wiesz, załapie na nich. Oh my god, a gdzie on pojechał? W ogóle spadł gdzieś tam, dobra. Jedziemy sobie normalnie, może nie górą tylko. Ej, szacun dla niego, że hotfix dude jechał do samego końca, szacunek. No tutaj dysproporcja była potężna, prawda? Ale musimy sprawdzić jedną rzecz, przy jakiej prędkości pojawiasz się z powrotem na mapie. To jest bardzo ważne, może się to czasami przydać, tak jak widzieliście w tej sytuacji, nie? Można kogoś zaskoczyć, wyzwać na pojedynek. Dobra, jedźmy, zniknijmy na chwilę, okej. I jedźmy sobie, powoli. O kurde, ktoś tutaj w moją stronę ciśnie, pa. Kurde, no nie sprawdzę tego. No nie, kurde, zabiegaj tą mapę! Dawaj, Bronko. Jest! Jedziemy! O kurde! 600 metrów! Jedziemy za Bronką, żeby mi tutaj... O nie, ale ciężko! Oj, niedobrze! Niedobrze, rozwal się! Kurde, trafi! Fuck! Niedobrze! Ej, podobały mi się te meczyki, naprawdę były bardzo fajne, takie chillowe. Podobał mi się moment, kiedy sobie coś tam planowałem, szukałem graczy, szukałem dropu, tak wiesz. Oczywiście wyciąłem ten fragment, gdzie tam jeździłem sobie po mapie pół godziny, tylko chciałem wam pokazać najfajniejsze momenty, ale podobało mi się takie właśnie spokojne planowanie, rozplanowanie sobie następnego kroku, co mam zrobić, gdzie pojechać. Jakoś tak inaczej niż zawsze sobie dzisiaj zagrałem. Moi drodzy, następny odcinek będzie na padzie, obiecuję wam. A tymczasem trzymajcie się, na razie. Hejas!